Drodzy siostry i bracia, obchodzimy święta narodzenia Jezusa z Nazaretu. To imię Jezus zostało podkreślone bardzo w czasie Adwentu. Wiemy, że anioł tym imieniem nazwał Syna Bożego wcielonego w łonie Maryi. Także w rozmowie z Józefem, wyraźnie mu to polecając, nadasz mu imię Jezus. Jezus znaczy tyle, co Bóg zbawia. Potrzebujemy bardzo zbawienia. Mamy wszyscy pewnie takie poczucie, że żyjemy w czasach, które nas przerastają, że stajemy ciągle w ostatnich latach przed wyzwaniami, wobec których czujemy się bezsilni i wyglądamy Zbawiciela. Wyglądamy kogoś, kto może nam pomóc, może nas wyzwolić z tego całego zła, które gdzieś osacza nas niemal z każdej strony, dopada nas na wiele sposobów. Najpierw 2 lata epidemii, która nie tylko zabijała ludzi, ale też niszczyła życie społeczne, zamykała ludzi w izolacji, uniemożliwiała jakiekolwiek spotkania, komunie, doświadczenie wspólnoty. I wtedy, kiedy mieliśmy taki odruch nadziei, że wreszcie to się kończy, zaczął się kolejny dramat, straszny dramat za naszą wschodnią granicą. Wojna, jaką Rosja wytoczyła Ukrainie. Całe to zło wydaje się tak ogromne, że my wszyscy czujemy się wobec niego bezradni. Rozglądamy się za kimś, kto nas wyzwoli. Pan Bóg, kiedy mówi do Józefa o Jego Synu, którego otrzyma z Ducha Świętego i z Maryi, mówi, nadasz Mu imię Jezus, bo On wyzwoli swój lud z grzechów. To jest nie tylko obietnica wyzwolenia, to jest także wskazanie, gdzie tego wyzwolenia szukać i w jaki sposób ono się może ostatecznie dokonać. Że nie dokona się wyzwolenia inaczej, jak tylko w ten sposób, że najpierw zostaniemy wyzwoleni z naszych grzechów. To jest bardzo wyraźna zmiana optyki. My jak myślimy o tym, co nas zniewala, co nas niszczy, co nas przeraża, patrzymy przede wszystkim wokół siebie. Wtedy widzimy gdzieś właśnie nadchodzącą epidemię, albo gdzieś na zewnątrz widzimy narastającą wojnę. Pan Bóg, kiedy nam daje swojego Syna, mówi, popatrzcie w siebie, bo ostatecznie źródłem tych wszystkich problemów jest ludzki grzech. I dokąd człowiek nie pozwoli Chrystusowi, by go wyzwolił z jego własnego grzechu, dotąd ciągle będzie szukał takiego leczenia najwyżej objawowego. Tak? Można leczyć gorączkę, ale nie uleczyć źródeł gorączki. Można próbować leczyć wojnę, ale nie leczyć źródeł wojny. One są zawsze w nas ostatecznie. Zawsze są w człowieku. Więc życzę wszystkim takiej radości, która się bierze z faktycznego zmierzenia się ze źródłem zła. A to źródło mamy w sobie, to znaczy grzech, który nosimy w sobie, on się potem przekształca w takie właśnie klęski, które dotykają całe wspólnoty ludzkie, całe społeczeństwa, gdzieś ostatecznie wszystkich nas. Pozwólmy Jezusowi leczyć nas wewnątrz. Pozwólmy Jezusowi wyzwolić nas z grzechu. Zobaczymy wtedy rzeczywistą zmianę także wokół siebie. I to nie jest odwracanie uwagi od wielkich problemów świata. To jest zmierzenie się z tymi problemami tam, gdzie one się faktycznie rodzą. Więc i takie zmierzenie się z problemami daje człowiekowi i radość, i satysfakcję, i faktycznie poczucie jakiejś zmiany. Więc bardzo tego wszystkiego życzę. Wszystkim Wam, siostry, bracia, sobie też.
takiej odwagi w przyjęciu Jezusa Zbawiciela i takiej też uległości i poddaniu się Jemu, tym, gdzie On pokazuje, gdzie my potrzebujemy być pierwotnie wyzwoleni, żebyśmy doświadczyli też zbawienia we wszystkich obszarach naszego życia, też społecznego, publicznego, wspólnego. Przyjmijmy Jezusa, który przychodzi, żeby wyzwolić nas z grzechu. I niech to wyzwolenie będzie głównym wydarzeniem tych świąt, które przeżywamy. Wszystkiego najlepszego na święta Bożego Narodzenia, na święta Narodzenia Zbawiciela Jezusa, który wyzwala z grzechu.